Was w kolejnym odcinku poradnika do edytora map, w którym to pokażę Wam, jak robić niewidzialne połączenia pomiędzy gruntami oraz jak łączyć tymi połączeniami kilka gruntów naraz. Widzicie, mamy tutaj już podłoże, na którym będziemy mogli chodzić. Powiedzmy, że chcemy połączyć dwa grunty drewna. Niech to będą takie grunty. Tego damy tutaj. Oczywiście te grunty muszą być zaznaczone jako ruchome podłoże. Kopiujemy mapę do schowka. Klejemy do edytora map. Widzimy tutaj, że będziemy używać nowego działu L, którego wklejamy w to miejsce, oraz nowy kod, który wklejamy również w to miejsce. I jak widzicie, mamy tutaj wartości A, B oraz limit 1, którego nie będziemy zmieniać, oraz axis 1, którego także nie musimy zmieniać. M1, czyli A, i M2, wartość B. Będziemy tutaj wpisywać wartości Z gruntów, które chcemy połączyć, czyli gruntu pierwszego z drugim. Możemy wpisać za A Z1, za B Z2, ale także możemy wpisać za A2 i za B1. Niepotrzebnie klikałem ten guzik, więc wracamy do naszego edytora. A1, B2. Teraz możemy skopiować nasz kod. Z powrotem do edytora map w grze. Wklejamy. Oczywiście mam już tutaj włączoną opcję debug, którą pokazywałem w ostatnim odcinku. Możemy ją teraz odznaczyć, żeby mieć lepszy widok na mapę. I jak widzimy, nasze dwa grunty są ze sobą połączone. Więc to by było na tyle, jeśli chcemy połączyć tylko dwa grunty. Możecie mieć problemy, jeżeli chcecie połączyć na przykład trzy kostki drewna do jednej kostki drewna. Wszystko jest prostsze niż się wydaje. Wystarczy tylko zamiast wklejenia jednego kodu wkleić takich kodów 3, ponieważ będziemy mieli raz, dwa, trzy połączenia i wtedy za A wpisywać ciągle 1 lub za B ciągle 1 i zmieniać tylko pozostałe wartości, tak tutaj widzicie, na 4, 3 i 2, więc to by było na tyle. Bardzo proste, bardzo również przydatne w mapach, które będziecie chcieli stworzyć, które ja dotychczas stworzyłem, którzy inni stworzyli. Nie wymagają te sposoby stworzenia jakichś dodatkowych gruntów, na przykład niewidzialnych prostokątów, do których musimy przymocować na przykład niebieskie gwoździe lub żółte gwoździe. Po prostu edytujemy kod, w kodzie wszystko jest objaśnione, te grunty mają być połączone i tak dalej. Więc to by było na tyle na ten poradnik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzach. Ja się z Wami w dzisiejszym odcinku będę żegnał i na razie, cześć.